W rekrutacji ciągle pracodawcy powinni kusić wynagrodzeniem. Tak wynika z badania, które przeprowadziliśmy w lutym tego roku. Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych na praca.pl zaznaczyło odpowiedź wynagrodzenie jako ten czynnik, który zdecyduje o przyjęciu oferty pracy. Benefity zyskują rzeczywiście na znaczeniu, natomiast z naszego badania wynika, że są jednak na jednym z ostatnich miejsc. To wynika z tego faktu, że ciągle pozostaje bardzo wiele obszarów zawodowych, które są nisko opłacane, w których wynagrodzenia jeszcze pozostawiają wiele do życzenia i tak naprawdę to one będą determinować to przyjęcie oferty pracy. Natomiast rzeczywiście są branże, tak jak branża IT, w której pracodawcy muszą konkurować innymi czynnikami poza wynagrodzeniem, na przykład właśnie benefitami, elastycznymi godzinami pracy, dlatego że wynagrodzenia są wysokie. Zyskuje na znaczeniu też lokalizacja miejsca pracy. To szczególnie w dużych miastach, w których problemy z dojazdem, poranne korki rzeczywiście wprowadzają dużo frustracji wśród pracowników. No i dlatego, że jesteśmy społeczeństwem ambitnym, ciągle możliwości rozwoju i awansu są dla Polaków bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji o nowej pracy.